pozwólmy tym mniszkom zakwitnąć, zbierzmy kwiaty na miód, zbierzmy pączki na kapary, możemy zebrać liście na sałatkę, dopiero potem zróbmy pierwsze koszenie trawy. To jest no, po prostu współżycie z naturą takie, które moim zdaniem jest najbardziej właściwe. Wziąłam i interesowałam się od dzieciństwa. Zbierałam je z babcią najpierw, przede wszystkim dziurawiec, później ze starszą siostrą, która studiowała farmację. Ja miałam 8 lat, ona 20 i na pierwszym roku farmacji wtedy jeszcze przygotowywało się zielniki, więc pamiętam, jak chodziłam po lesie z nią i zbierałyśmy różne zioła właśnie do tego zielnika. Później było troszkę lat przerwy, a kiedy otworzyłam sklep ze zdrową żywnością, no to pojawiła się ogromna potrzeba tego, żeby się doedukować w tym temacie. I zaczęłam swoje pierwsze studia, ziołoznawstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 2016 roku je skończyłam. Stosowanie ziół przez babcię było naturalne. Była wdową, więc musiała dbać o zdrowie swoich dzieci sama. Mieszkała w terenach takich bardzo czystych, chyba w okolicy Solca nad Wisłą, więc tam jest pięknie dużo zieleni, tereny nadwiślańskie. I babcia mówi, że no po prostu stosowało się zioła, każdy je stosował. Piła dziurawiec, ponieważ miała problemy z wątrobą, z pęcherzykiem żółciowym i ten dziurawiec ją ratował. Tak właśnie dlatego suszyła sobie w sezonie dziurawiec, po to, żeby później go pić przez całą zimę. Dawniej na wsi zioła były oczywiste. Każdy zioła zbierał, każdy miał w domu bukiety z ziołami, które były używane przy chorobach. Każda gospodyni domowa, każda babcia czy mama wiedziała, jak używać te podstawowe zioła typu właśnie piołun, dziurawiec czy bylica pospolita, macierzanka. No mogę długo wymieniać, dlatego że w Polsce jest 3,5 tysiąca taksonów roślin, z tego 1000 jest jadalnych, a do 300 używane jest jako zioła. Ja również używam ziół jako jedzenia, więc te same rośliny mogą być jednocześnie i lekiem, i jedzeniem. Kwestia przyrządzenia. Każdy w domu ma aloes i każdy ma anginkę, czyli pelargonię afrykańską. I to są zioła, które są od bardzo dawna w polskich domach. Już w XIX wieku właśnie była anginka, tak potocznie nazywana. I oczywiście również aloes. I aloes używamy przede wszystkim jako lek na rany, na oparzenia, w niewielkich ilościach również wewnętrznie. Jeżeli mamy jakieś rany na skórze, to wystarczy liść przeciąć i tym miękkim wnętrzem po prostu posmarować czy przyłożyć. Położyć je na ranę. Aloes ma po prostu cudowne właściwości gojące. Przez kilka dni należy go nie podlewać, tak żeby jak najwięcej substancji skumulował, nie były one rozcieńczone. Aloes jest to silną rosnącą naturalnie na pustyniach, więc to niepodlewanie mu nie szkodzi. Później liście ścinamy i trzymamy je w lodówce, zapakowane w jakieś pudełeczko. Można także aloes używać wewnętrznie. On zawiera takie substancje, które będą działały lekko wywołująco biegunkę. Ale to jest też działanie, które wpływa na śluzówkę przewodu pokarmowego w bardzo pozytywny sposób. Ale tutaj już bym zalecała jednak używanie gotowych soków aloesowych, które będą wpływały właśnie na przewód pokarmowy. Anginka jest rośliną, która w polskich domach jest od bardzo dawna i też ma wyjątkowe właściwości i uważam, że powinna być w każdym polskim domu. Tym bardziej, że jest ziołem, które rośnie cały rok. Zimą, kiedy jest troszkę deficyt ziół takich naturalnych, to właśnie anginka może nas wspomóc. Ma olejki eteryczne, które działają i odkażająco, i przeciwbólowo, i przeciwzapalnie przy
takich pierwszych objawach bólu uszu po prostu miażdżymy sobie listek, wkładamy do ucha na noc, przykrywamy wacikiem. Można także pić napar z liści anginki przy bólach gardła i przy pierwszych objawach przeziębienia lub dodać je do kawy jako aromat. Pelargonie balkonowe są jadalne, wszystkie. Pelargonie pochodzą z południowej części Afryki i tam są też jadane. Młode ogonki liściowe pelargonii można przyrządzić jak szpinak. Pelargonii jest mnóstwo odmian. Jest jabłkowa, cytrynowa, miętowa i te wszystkie pelargonie możemy używać jako warzywo, po prostu. Pamiętajmy tylko, że jak będziemy chcieli je zjadać, to nie podlewajmy nawozami, tylko raczej używajmy naturalnego humusu, który jest produkowany przez dżdżownicę. Mniej zadbane trawniki są cudowną skarbnicą różnych roślin, różnych ziół. I to jest chociażby podagrycznik, mniszek lekarski, gwiazdnica pospolita, liście szczawiu kobylaka, które są też warzywem, już dostępnym teraz wiosną. Już pojawiają się pierwsze młode liście tasznika, które są idealne zamiast rukoli, a występują naturalnie i możemy je po prostu zjadać. Mamy takie zioła rozetkowe, jak prosiennicznik szorstki chociażby. No i też teraz wiosną możemy spotkać pączki drzew. Bzu czarnego, pączki bzu lilaka, pączki brzozy, wszystkich drzew owocowych. Te pączki też są ziołami i też możemy używać je w postaci herbatek albo po prostu zjadać. Najprościej, chyba takie najbardziej rozpoznawalne, będą pączki wierzby, czyli te bazie i kotki bazi możemy używać jako nawet lekarstwo przy pierwszych objawach grypy i przeziębienia. Kotki wierzby możemy po prostu zaparzyć i wypić jako herbatkę. Możemy także zaparzyć je mlekiem, ponieważ wtedy będzie tam więcej substancji rozpuszczonych w tłuszczu. Bogactwo natury jest niesamowite. Ten bukiet, który trzymam w dłoniach, to jest też właśnie powrót do dawnych tradycji, ale też bardzo ciekawa wiedza etnobotaniczna. To jest bukiet, który został poświęcony 15 sierpnia na Matki Boskiej Zielnej. To jest największe święto związane z ziołami w Polsce, które też obchodzą wszyscy zielarze. I taki bukiet wisiał w domu, najczęściej koło obrazu. W tych bukietach zawsze był wrotycz, piołun. A był dziurawiec, była bylica pospolita, była bylica Boże Drzewko. I jeżeli ktokolwiek z domowników chorował, to pierwszą reakcją było ukruszenie ziół z tego bukietu i zaparzenie z tego naparu, czyli potocznie mówiąc herbatki. Takimi ziołami również okadzano, czyli podpalano na jakimś węgielku wyjętym z pieca, sypano zioła, okadzano chorą osobę, czyli leczono dymem, bo to absolutnie była też terapia, czy właśnie okadzano chorą krowę, która albo nie dawała mleka, albo miała chore wymiona. No, wiele było różnych chorób i pierwszą reakcją zawsze było użycie poświęconych ziół. Zapisków pisanych jest nie tak dużo, jeśli chodzi o wiedzę właśnie od starych zielarek, kobiet. To jest często właśnie wiedza ze wschodu Polski. Ja raczej staram się rozmawiać ze starszymi osobami podczas warsztatów. Wtedy zawsze pytam, co używali ich dziadkowie. I czasami bardzo ciekawe informacje właśnie uzyskuję na temat używania ziół. Jest takie źródło, które opisuje taką bardzo starą polską wiedzę, z XVII wieku, jest to Zielnik Syreniusza. I w Zielniku Syreniusza autor spisywał wiedzę właśnie od zielarek między innymi. On był lekarzem, który pracował z osobami biednymi w Krakowie, Szymon Syreński. I Szymon Syreński spisywał wiedzę między innymi oczywiście właśnie od zielarek, tych, które gdzieś tam spotykał w swojej praktyce zawodowej lekarskiej. No i to jest potężna pozycja, 5 tomów, w sumie 1300 stron. Dawne nazwy ziół są różne od tych, które używa się obecnie. Na przykład ciekawą nazwą jest bylica pospolita, która na wschodzie nazywana jest Czarnobyl. Po pierwsze dlatego, że ona jest czarna też po wysuszeniu, ale też była używana na najcięższe choroby. Zioła to nie tylko samodobro, trzeba je umieć używać.
A zioła oczywiście można przydawkować, zioła są silne. Jest taki pogląd potoczny, że zioła słabo działają, więc można je pić dowoli i w każdej ilości. Absolutnie nie jest to prawda. Zioła trzeba umieć używać, trzeba robić przerwę w ich używaniu, trzeba umieć je łączyć. No ale też jest w Polsce kilka ziół trujących, takich śmiertelnie trujących. Dlatego najpierw trzeba się ich po prostu nauczyć. Suszenie ziół jest metodą, która jest tradycyjna, najprostsza. Uznaje się, że świeże zioła są najbardziej skuteczne, ale jednak zioła suszone są trochę skoncentrowane, bo mają odprowadzoną wodę. Więc jeżeli mamy używać ziół poza sezonem, to właśnie suszonych. Teraz wiosną udajemy się do ogródka i te świeże zioła zjadamy na bieżąco. Ja bym była za tym, że do suszenia raczej używa się ziół pozyskiwanych troszkę później, czyli od czerwca do jesieni, a teraz wiosną mamy szansę na to, żeby skorzystać z mocy świeżych ziół jako żywności. Czyli właśnie podagrycznik, mniszek lekarski używamy do sałatek, do surówek, do zup, po prostu jako zwykłe pożywienie. Tradycyjnie na przednówku tak używano roślin. O, jeszcze jadano barszcz zwyczajny, rośliny, której liście były kiszone i które właśnie były używane na barszcz, zanim to słowo zaczęło znaczyć barszcz z buraków czerwonych czy barszcz z mąki. Młode listki podagrycznika, które miksujemy z dobrym olejem, na przykład z lnianki, czyli olejem rydzowym, z orzechami włoskimi albo z pestkami słonecznika i odrobiną czosnku. Mamy gotowe pesto. Zioła są dla mnie naturalne, one są takim stałym towarzyszem człowieka, o którym zapomnieliśmy. Tak patrzę na ten, powiedzmy, trawnik, który jest za oknem i to też chciałam powiedzieć na wiosnę, przed sezonem, kiedy zaczną Państwo wszyscy namiętnie kosić te trawniczki. Mamy w Polsce murawy, które jak gwiazdnica, jak krwawnik, który rośnie w tej trawie i zostawmy to, tak? Nie róbmy z tych trawników muraw, które po pierwsze potrzebują bardzo dużo wody, a jeżeli mamy właśnie te zioła, to one sobie radzą nawet, jeżeli tej wody jest trochę mniej, czyli to jest bardzo ekologiczne podejście. Po drugie, kośmy ten trawnik dopiero jak mniszki przykwitną, czyli mniej więcej na końcu maja, tak? Pozwólmy tym mniszkom zakwitnąć, zbierzmy kwiaty na miód, zbierzmy pączki na kapary, możemy zebrać liście na sałatkę. Dopiero potem zróbmy pierwsze koszenie trawy. To jest no, po prostu współżycie z naturą takie, które moim zdaniem jest najbardziej właściwe.